No i GITES jesteśmy, nadajemy, witam wszystkich ponownie. Dlaczego podejście numer dwa? Może najpierw krótkie wyjaśnienie tego tytułu. W ostatniej transmisji niestety całe nagranie, że tak powiem, no nie powiodło się specjalnie dobrze. No, to znaczy grałem, tak? Ale warstwa dźwiękowa, jeżeli chodzi o mój komentarz, w ogóle się nie nadawała do odsłuchu. Dlatego, że akurat Windows zechciał sobie instalować aktualizację. No jak to jest z aktualizacjami, czasami więcej psują niż naprawiają, no i w tym przypadku tak właśnie było, były to sterowniki do karty dźwiękowej mi poszły. No niby wszystko ładnie działało, wyglądało, prawda, ekstra, wszystko słyszę i tak dalej. Niestety dopiero jak przyjrzałem nagranie, co się okazało? Okazało się, że sterowniki odpowiedzialne za przechwytywanie dźwięku, tak, z mikrofonu po prostu poszły, no... Nie będę tu się wyrażał na kanale, no ale generalnie jak sobie wyobrażać i działać, to one nie chciały specjalnie dobrze, bo działały, jakby nie patrzeć, ale nie działały dobrze, bo i mój głos było słychać, no takie, nie wiem, szumy, jakieś takie zakłócenia mocne, że tego w ogóle nie dało się zrozumieć. Więc, że tak powiem, przeszedłem całą sekcję, fajnie nagrałem, jestem zadowolony i co się okazuje? Okazuje się, że nagle wszystko, że tak powiem, nie ma większego sensu, dlatego że... No w ogóle nie da się zrozumieć tego, co mówię, tak? Więc w tej chwili jakby robimy powtórkę z tego, powtarzamy cały ten etap, co tam się działo, no niestety stracimy cały ten efekt moich jakby reakcji na to, co się dzieje, no bo teraz już wiem, co się stanie, tak? Pewne rzeczy, pamiętam na przykład, miałem duży problem z rozgryzieniem hasła do jednej strefy, tak? Tam, gdzie trzeba było dyski zastosować, na przykład tutaj się trochę męczyłem jakieś 10 minut. Coś jeszcze się na przykład wydarzyło, jak krem zrobiłem, o wow, kurczę, udało się, niesamowite, prawda? No, niestety to mam, będzie mi stracone, mam tylko nadzieję, że tutaj jak stąd wyjdziemy, tak samo jak za pierwszym razem, nie zginę bezpośrednio od dinusiów. Zobaczymy. Teraz szykujcie się. O, wesoła słychać w tle. Przepraszam was bardzo, ale dobra. Uciekamy i uciekamy i... uciekamy, o, udało się, dobra. Wow, no nieźle, za pierwszym razem to ja tu zginąłem. Więc to nie jest tak tragiczne, nie jest to prawda idealnie, bo dostałem dwa strzały, no ale... Mówię, nie zginąłem, to już jest kurde coś. Zobaczymy w jakim jesteśmy, no nawet nie jesteśmy w całkiem niesłym stanie, bo widzę, że Regina ani nie kuleje, ani nie krwawia, nic się z nią nie dzieje takiego. Zobaczę, czy może udałoby mi się coś z mikstur zrobić. O, mamy jeden resuscitation and aida. Zobaczmy, co to w ogóle robi. Zwiększa potencję, tak? Ale w tej chwili nie mamy żadnej, mamy tylko to. A ciekawe, co jak to zmiksował, a nie mogę. Bo myślałem, że może jakąś apteczkę załapiemy czy coś, ale niestety musimy sobie, że tak powiem, radzić z tym, co mamy na tą chwilę. Teraz tak, zobaczmy. Co tu się będzie działo? Dobra, będzie scenka. I padł. Powiedziałbym, że dobrze, gdyby nie to, że z tego co kojarzę. Zobaczmy. Dokładnie, jest nieprzytomny po prostu, więc to nam specjalnie pomaga. A, no tak. I oczywiście generator musiał zostać zniszczony. No tak, w końcu coś go musiał porazić. Musimy teraz stąd zabrać jedną baterię. Tak. No i dobra, genialnie, mam baterię, od razu możemy przejść do generatora zapasowego. Jedyny plus taki tej całej sytuacji to, że jak teraz powtarzam ten fragment, to on jeszcze w miarę świeżo w mojej pamięci siedzi i, że tak powiem, zaoszczędzimy sobie troszeczkę takiego biegania w to i z powrotem, sprawdzania, co trzeba zrobić i tak dalej. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra. Czerwone, niebieskie, zielone, białe. Dobra. Item.
Złe te podmieniłem. Dobra. Te. Ostatni guziczek i elegancko. Dobra, mamy baterię. I startujemy. Tak. Chyba się udało. No na pewno się udało. Dobra, generator działa. Mamy... A wiecie co? Zobaczymy, czy tutaj coś za tym się kryje. Bo zazwyczaj za takimi regałami, jak przesuniemy, coś jest. Chyba, że już wzięliśmy to wcześniej, nie? Oczywiście mam pełny inwentarz. Zobaczymy. Może coś zmiksuję, bo byłoby troszeczkę tak głupio. Jednak ten multiplayer zostawić sobie. Zobaczymy, mogę sobie... Duża plus plus. Fajnie. Nie wiem, co to nam da, ale okej. Tak jest. Multiplied item, czyli nam po prostu zwiększymy ilość. Czyli jak znajdziemy jakąś apteczkę, to po prostu z apteczką to pomieszamy i tyle. Aha, właśnie mieliśmy w końcu windę sprawdzić. Dobra, mamy tu trupy. No właśnie, został rozszarpany na strzępy. I mamy dwie jakieś karty, zobaczymy. No tak, został rozdarty, ale podnieść to, co on ma. Kartę. Tak, dobra. I dysk z napisem D. My mamy... Nie, nie mamy. Dobra. I mamy tylko jeden dysk. I mamy dwie karty. Te karty, gdzie je użyć, to już teraz wiem. To wymagało troszeczkę też kombinowania. Chociaż nie tak dużego. No, to jest jedna z tych zagadek, gdzie... Więcej się lata za rozwiązaniem, niż faktycznie, że tak powiem, bierze się pod uwagę jego trudność. Kontrol Lumba 3. Dobra, czy to jest oby... A, dobra, to jest tutaj, gdzie my jesteśmy... naszym ziomkiem. O, może jak to przesuniemy, coś będziemy mieć. Zobaczmy. Elegancko, bingo. I mamy ten. To pytanie, czy my otworzyliśmy? To otworzyliśmy. I mamy chemostę. Chemosta tam niewiele daje. Natomiast... no, może być. Zamienimy za Darta i zamienimy sobie... wiecie co, może za małe dwie. Małe dwie nam niewiele dadzą, natomiast amunicja znacznie bardziej się przyda w tym momencie. Tak, zachowamy teraz progres, bo jesteśmy w całkiem niezłym stanie. Mamy pełnię zdrowia, mamy amunicję i mamy karty, więc raczej trochę głupio byłoby teraz stracić tą możliwość. I dobra, mamy wszystko, co nam trzeba. Umijamy dużego tyranozaura. Szkoda, że nie możemy teraz gubić. W sumie stanowi łatwy cel, no, ale z drugiej strony to by, że tak powiem, podważało jakąś tam, nie wiem, trudność gry, czy jakby czynnik, który tworzy w niej napięcie. No bo skoro teraz możemy niejako, jakby nie patrzeć, głównego bossa ubić, no to jaki jest sens potem do skontynuowania? Zbieramy manatki i uciekamy, tak? Dobra. Pogadali, pośmiali się, kontynuujemy. I teraz znowu będziemy musieli ominąć te dwa jakże miłe dinusie. Kurde, nie, no tu już nas przewrócił, to już nie jest dobre. I na dodatek nie mam apteczki. Tak się za bardzo pochwaliłem tym, że mamy za dobry stan zdrowia.
A, żeś ty. O, teraz to już kurde na pewno nie mamy. I po nas. Ha! Za bardzo się pochwaliłem, że kurczę jest tak dobrze, mam amunicję, życie i w ogóle. No i gra postanowiła to zweryfikować. No, zapomniałem, że mamy tą, że tak powiem. Czyli tutaj działa skrypt. Czyli podejdziemy do windy. No, dalej Regina, dalej. Jaj, to było głupie. Myślałem, że cały czas mam wyrzutnik granatów. A tu jednak nie mam. Game over. Oczywiście, że kontynuujemy. Tu mamy kontynuację, nawet nie wiedziałem. Zazwyczaj ładowałem grę, więc... Dobra, czyli wiem po prostu, gdzie nie podchodzić, bo, że tak powiem, skrypt się załączy i będzie lipa taka mała. Dobra, teraz zobaczymy tak. Tu nie wejdziemy. Tu będziemy potrzebować... Aha, dobra. I tutaj mamy, że tak powiem, już... Think fast. Yes. Something like this in Kirk's personal lab. This could be a problem. This vortex must be the side effect of the third energy experiment. So how are we supposed to get around this thing? Either we find a way or we both end up as dino droppings. Not funny. Okay, I'll pull up any relevant data on the computer. Regina, you search around for any possible clues or leads. Nie ma sprawy. O, proszę bardzo. Już pierwszą wskazówkę znaleźliśmy. I dysk S, czyli powinniśmy mieć raz komplet. Nie raczej urządzaj, to dość mocno. Dobra, teraz tylko pytanie, gdzie dokładnie to należy użyć? Tak, zachowamy grę. Czekajcie, jak tu jest port. Dobra, więc idziemy. Główna klatka spodowa. No tak, i tu mamy do czynienia z dinusiami. Spadać mi. I na górę. Dobra. I tu będziemy mieli dwie rzeczy do zrobienia. Jedną z nich jest to, że oczywiście tutaj będziemy mogli użyć dysku i otworzyć te drzwi, ale drugą rzeczą, którą jest dość prosto łatwo przegapić, jest to, czyli terminale, dzięki którym będziemy w stanie, że tak powiem, odczytać te karty. A będą nam one potrzebne. Nieco później. I elegancko mamy dwa chipy i możemy jechać. Tak. Dobra. Chwila, moment. Wiecie co? Miałem to już dziś zapisane, żeby nie latać jak kot z pęcherzem.
i sprawdzać, że tak powiem, co to może być. Czekajcie, ten kod jest na jednym z chipów zapisany. Ile dobrze pamiętam, to jest 0936, ale się mogę mylić. Nie. Jest ten numer na jednym z chipów. Zobaczymy. Tak. Tutaj nie ma, czyli muszę go... Czyli jest na drugim. Znaczy, że jest na drugim. Dobra. Zero, trzy, dziewięć, dwa. Dokładnie. Jeszcze raz. Przynajmniej zero pamiętałem. I elegancko. Pam, pam, pam. Okej. Okay. Musimy je teraz przepisać poprawnie. Czekajcie. Zrobimy to w ten sposób. Tyk. Dobra, trochę nierówno mi to wyszło. Dobra, teraz będzie ok. Dobra, jedną część już mamy. Teraz musimy zająć się, kurczę, drugą. Dobra, jesteśmy już w domu. Bum, prawie zrobione. Teraz musimy tylko zmienić opcję na podmiankę i podmienimy to. Nie. To i... O, żeż ty! O kurde. Nieźle się walnąłem. Kurczę, ręka mi przeskoczyła i teraz muszę cały wzór właściwie od nowa układać. Dobra, no więc nic się nie stało, jak to mówią Polacy, nic się nie stało. Teraz po prostu... A, dobra. To nie będzie takie trudne, tylko byleby znowu mi po prostu ręka nie poszła. No niby nie powinna, tak, bo to jest, kurczę, takie, tak powiem, dość proste, ale... Dobra, tu się wzór będzie zgadzać i pyk. Zamienimy z tym i elegancko. I complete. I mamy i mamy obie karty. Obie karty są już przepisane. Możemy zabrać się za zamek kodowy. Dobra. Zobaczymy, co tutaj będzie. Dobra. Zobaczymy. No siemasz DJ Cytryn, no wiesz, nie zaspałeś ani się nie spóźniłeś. Nawet dobrze, że przyszedłeś dzisiaj, a nie ostatnim razem, bo ostatnim razem, jak już mówiłem na początku tego streama, miałem po prostu rozwalony mikrofon i jedyne, co byś tak naprawdę usłyszał ode mnie, to kurczę pierdzenie przez godzinę. Bo akurat Windows zdecydował, że mi coś przepisze w sterowniku do mikrofonu. Więc, no, tym razem jest dobrze. Dobra, jedziemy, zobaczymy, co teraz będzie. Czekajcie. Już chyba pamiętam, jak to hasło szło. Dokładnie, tak naprawdę powtarzam ten sam fragment rozgrywki, który powtarzałem ostatnim razem. Teraz po prostu pójdzie mi troszeczkę szybciej, bo... plus minus pamiętam, co wtedy robiłem, tak?
Nawet już dwa razy zdążyłem tutaj zginąć. Czego wcześniej nie zrobiłem. Mój pierwszy raz w tym odcinku zginąć dwa razy. Więc tak. Abi, zaraz jak to szło. Abi, z boom i mamy. I elegancko. Dobra, mamy drzwi otwarte. Oczywiście zapiszemy. Naturalnie, że zapiszemy. To ostatnim razem również, kurczę, siedziałem nad też podobnym hasłem, tylko to był inny dysk DDK i przez 10 minut się głowiłem. Kurde, co się dzieje? Dlaczego nie mogę otworzyć tych drzwi? No niby mi się litery trochę zgadzają, trochę się nie zgadzają. Co się okazało? Okazało się, że jako, że przypisanie cyfr do liter w przypadku tego kodu ja użyłem alfabetu z polskimi znakami, a nie typowo angielskiego alfabetu, tak? Czyli po prostu wstawiłem między innymi EU. No i generalnie przez to EU miałem poślizg, tak? Bo po L powinna być M, a ja wstawiłem EU i tak patrzę, kurde, coś mi się nie zgadza, kurde, 13, 14, a tu się okazuje, o kurde, faktycznie, nie ten alfabet. I dlatego, kurde, nie wychodziło. To dojdziemy do tego zamka, to sami zobaczycie. Dobra. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. To nas zaprowadzi tutaj, tak? Kart oczywiście nie mamy. Chwilunia. Ja mam w ogóle kartę do tego zamka. Nie mam. A potrzebujemy tutaj karty D. Mam tylko tak. I mam tylko jeden zestaw. Znaczy jeden zestaw. Mam tylko jeden rodzaj. Jeden dysk. O. Dobra. No proszę, odblokowaliśmy dysk. I teraz będziemy szukać dalej, gdzie się zapodziała druga karta. Tutaj zdecydowanie zapodział się dinozaur. Dobra, nie będziemy go, że tak powiem, drażnić. Też kurde, nie mam wyboru. To zrobimy inaczej. Zamiast marnować amunicję, wolniłem po prostu usypiacz. I ci, dobry dinuś. Smaczny dinuś. Dobra. I dinuś poszedł spać. Zdejmiemy blokadę. Ups, i mamy za dużo miejsca w ekwipunku. Znaczy za dużo miejsca, za dużo rzeczy mam w ekwipunku. Mix. Zobaczymy, czy jeszcze coś wymiksuję. Ciekawe, co by mi wyszło z tego. Mix. A nie, bo by mi, kurczę, zrobił więcej tych. To nie. Spróbuję z tym zmiksować. Tak, uzyskam po prostu więcej. Tak, więcej tych strzałek. Dobra, i teraz pytanie, co takiego podniosłem? Recovery 8. Co to nam daje? Zwiększa potencję, czyli generalnie ulepsza apteczki, że tak powiem. I zwiększa ich moc, ale nie tylko, nie, tylko leczących, no to tak, to tylko podkopkać, dobra. Mamy kolejny dysk, czy coś jeszcze tu będzie? Raczej nie, a z tego co słyszę, jest tutaj dinozaur, który coś wcina, to wolałbym go ominąć. Zobaczymy, czy nasz, kurczę, dinozaur jeszcze śpi, no to go nie budźmy. Póki usypiacz działa, to niech działa. Nie i elegancko. Fajnie, minęło 25 minut, a ja tutaj to robiłem, kiedy była mniej więcej godzina. Takim razem. Teraz już powinniśmy mieć cały zestaw dysków. Tak jest. No patrzmy, nie może być tutaj użyty. Chwila, moment. Okej, okay. No i właśnie tutaj się wyłożyłem.
mimo że mamy dwie litery, których nie stosować, G i F. No ich nie zastosowałem, ale kurczę, no właśnie, to, że mi się pomyliły ten. Oryginalne hasło brzmi, teraz troszkę kurczę, nie ma co się bawić, że niby to odgaduję, bo i tak wiadomo, że wiem z góry, tak, bo ostatnim razem już to rozwiązałem. I zacząłem nawet od złej litery, jeszcze lepiej. Teraz jest poprawnie. I bum. Ostatnio 10 minut siedziałem. 10 minut siedziałem, siedziałem, aż w końcu kurde skorzystałem z Wikipedii, powiem szczerze. Co będę się z tym krył? No taka prawda. Co się okazało? Okazało się, że kurde pomyliłem się z alfabetem. O, i tutaj teraz, proszę bardzo, miejsce na te karty, co wcześniej sobie robiliśmy. Wiecie. Chip 2 to jest chyba ten właściwy. Tak jest. Tu. I musimy, że tak powiem, wrzucić pusty. Tutaj. Tak samo, nie ma automata żadnego, który by za nas to zrobił, tylko musimy wszystko, że tak powiem, ręcznie robić. I bum, drzwi otwarte. Dobra. Mamy tutaj coś. Czyneczce. Kolejny N8, to raczej nam się nie przyda. I co my tu mamy? Obszar trzeciej energii, czyli innymi słowy gigantyczny reaktor. My ten odcinek powinienem tak zatytułować, reaktor trzeciej energii. Właściwie to jest generator, tak? Ja powiedziałem reaktor. Wciśniemy sobie guzik. To mi się kurczę bardzo podoba. Niby taka prosta rzecz, ale z technicznego punktu widzenia to fajnie wygląda, że właśnie wysuwa się ten mostek, tutaj te barierki tak ładnie podskakują i, że tak powiem, otwierają nam drogę. To zobaczymy, co tutaj uzyskamy. Tak, miejsce na jeden z elementów, nie wiem, czy to stabilizator jest, czy co, ale że tak powiem, nie mamy tutaj tego. Żeby to zbudować, będziemy potrzebowali chyba jakiś dysk z planami, który nie wiem, gdzie leży. W ogóle jest cała super długa procedura, jak odpalić ten generator. Na tym się będziemy zajmować pod koniec gry dopiero. Dobra, gdzie my jesteśmy? Zobaczmy. Dobra, kontrolki. Opa, dobra. Kolejna rzecz. Winda. Dobra, której użyć nie możemy. I to jest tak. Instrukcja obsługi. A już na razie darujemy. Wejdziemy, zobaczymy, co tam w skrzynce leży. O proszę, pluga mamy. No i bardzo ładnie. Dobra, jeszcze wejdziemy sobie do pomieszczenia obok. Pam, param, pam. O. Power Frequency Room. Proszę bardzo, mamy mapkę. Jak najbardziej, skopiujemy ją i teraz nieprzytomny umieram. To trochę taka, powiem szczerze, lipa. To raczej taki niezbyt przyjemny posmak, przynajmniej dla mnie zostawia. No bo jakby to było ciało, no to jest jeszcze jedna sprawa, tak? No dobra, umarła, nie wiem, została zabita przez dinozaura, nie wiem, ktoś ją zastrzelił, no cokolwiek, tak?
Natomiast tutaj spotykamy osobę, która jest żywa, a której no, nie jesteśmy w żaden stanie pomóc i wiemy, że na pewno, no, że tak powiem, na śmierć pójdzie, tak? No bo jak to wszystko uruchomimy, to wszystko, całe to otoczenie, wszystko przecież szlak jasny trafi. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. Aha, zamknięte z drugiej strony, czyli tutaj nic nie wykombinujemy. Dobra. Powiedzieć, że to są takie specyficzne kondensatory. Tutaj mamy skrzyneczki, może coś tutaj będzie w boksach. Tak. Same recovery. No, to raczej mnie nie urządza, powiem szczerze. Aha, i potrzebuję dwóch plugów, żeby otworzyć tą skrzynkę ekstra. Legend Spark, Refit Energy Gen. Tak, od razu przełączymy sobie. Wiecie, jak to było zrobione? To był jakiś taki, że tak powiem, horrendalnie prosty sposób. Dobra. Nie. Kurczę, no. Ostatnim razem to za pierwszym podejściem zrobiłem. Było naprawdę coś prostego. Zobacz. Pat. To na pewno nie będzie, dlatego że to będzie musiał pójść na koniec. Dobra, tutaj już z paprem. Mówię, ostatnim razem to może były dwa obroty i to było zrobione. To na pewno musi pójść tu. To na pewno idzie tu. Nie. To musi być na pewno w tej pozycji, mi się wydaje, ale spróbujmy jeszcze raz to. No to na pewno nie, bo tutaj ta rura źle leci. Spróbujemy to. Ta końcówka źle leci. Yes! Udało się. Elegancko. No i dobra, teraz dobre pytanie, co my mamy zrobić? Musimy jakoś wyłączyć to wszystko. Drzwi są nadal zamknięte. Ona jest nadal nieprzytomna. A my nie mamy żadnego save pointa. Dobra. Dobra. To jest coś nowego. Dobra, czyli potrzebujemy specjalną kartę. Aha. Tutaj? Nie. No właśnie. He's been shot to death. Szkoda trochę. 1281. Powiem szczerze, że naprawdę szkoda, że no to się tak skończyło, tak? Użyjemy urządzenia do szczytywania odcisków palców.
Kurczę. 12,81. Tu nie zapomniałem, że takie rzeczy trzeba zapisywać, bo to nie jest, kurczę, nowoczesna gra, gdzie wszystko jest podane na tac, tylko... Właśnie, albo trzeba zapamiętać, albo sobie zapisać na później. Dobra, ktoś uciekł. I drzwi powinny być otwarte. To mi się założę, że to jest, kurde... No właśnie. Doktor Kirk, czyli już wiemy, czy te odciski palców były. Dobra. No i idziemy. Jego osobiste laboratorium. I powoli. Don't move. Ała. And what do you think you're doing? Carving a name for myself in history with the ultimate energy source. Open your eyes, you freak. Your precious creation is nothing more than another weapon to be misused. You seem to have a small degree of superficial intelligence. It's too bad that it is wasted on one who is about to die. Rick, our target has been secured. Report here immediately. Sorry to interrupt your lecture, Doc. You were saying? Yes, I was saying. I discovered how the third energy could affect space if it ran unchecked 3 years ago. I thought that the energy had the ability to transfer selective space to an alternate time-space continuum. But I was incorrect. The space was not transferred, it was exchanged. To put it in terms that even you can understand, third energy has the ability to replace a pocket in space with one from a different time. What? Yes. I came to these conclusions following this evening's final experiment. You've seen the effects yourself. Those beasts were occupying the space this facility is located on almost 65 million years ago. Right. So that's how those dinosaurs appeared in our time. Precisely. And that is what I have done. Uh-huh. And how many people were sacrificed before you made this discovery? Who cares? The numbers are quite irrelevant. Let's just say that there were many. Extraordinary deaths for ordinary men, don't you think? Spoken like a true devil. A god or a devil? I don't care about that. Only my experiment. Enough. Only one thing matters at this point. Your grand invention is blocking our escape. You need to destroy the vortex. The only way to do that is to allow the generator's third energy levels to overload. Theoretically speaking, the third energy and the vortex will cancel each other out if they come in contact with one another. But there is one small catch. If you cannot stop the generator's third energy overload, this entire region may be shifted to another point in the space-time continuum. Then we'll just make sure to be somewhere else when the shift happens. No problem. But we couldn't even activate the device. You're missing the initializer and stabilizer, right? Where are they? Calm down. They should be stored in one of the security level A rooms on floor B3. Very good, Doc. Now you understand our situation. We live, you live. O, i elegancko. Mamy wreszcie przepustkę do wszystkich pokojów oznaczonych jako A. Okay, I'm all set to whip up a program that will send a stream of third energy into the vortex. I'll keep an eye on the doctor. Regina, you go find those devices and overload the third energy. Remember, they're in a security level A room on floor B3. Hold up. That whole floor is crawling with dinosaurs, including that T-Rex. Let's get this situation under control before charging off. Here, take this. The disc contains the draft plans for the initializer and stabilizer. I stumbled over them while searching through the database. Fortunately, the room where the parts are stored is not far from here. We should gather up the parts and assemble the devices. Don't be ridiculous.
Regina doesn't have the technical knowledge for that. We don't even know if all the right parts are there. We'd be better off simply trying to hunt down the completed devices. It's too dangerous down there. She won't make it. It's your call then, Regina. You're the one who has to do this. So what's your choice? Dobra. Nie mamy, kurczę, znowu dwa wybory. Już raz mieliśmy wybory. Znaczy możliwość wyboru, tak? I tak, albo spróbujemy B3, albo składzik części. O. Dobra, wiecie co? Spróbujemy składzik części zrobić. It's your show, girl. I just hope you know what you're doing. Do whatever you want. Just don't fail. Tutaj to chyba nie ma jakiegoś super mega znaczenia. Okej, okay, dobra, wiemy gdzie mamy pójść. Bardziej mnie zastanawia to, jak osiągnąć... A dobra, drzwi zostały odblokowane elegancko. Jak osiągnąć ukryte zakończenie. Bo są oczywiście, znaczy no oczywiście to nie jest takie oczywiste, są trzy zakończenia do tej gry. I o ile dwa są w miarę oczywiste i zależą w głównej mierze od tego, jak właśnie pokierowaliśmy wyborami, jest jeszcze trzecie zakończenie, które nie jest takie oczywiste, bo ono wymaga podjęcia jakby dwóch określonych wyborów, plus jeszcze dokonania paru innych akcji i jeszcze udania się w jedno konkretne miejsce. Więc no, jak widzicie, to nie jest wcale takie proste w uzyskaniu. Dobra, kurczę, ale to jest... A nie, to w ogóle jest nowe pomieszczenie. Kurczę, myślałem, że to już było to pomieszczenie, w którym byliśmy, a to nie jest to. To jest coś zupełnie nowego. Dobra, czyli wracam po własnych śladach do składzika na części. Dobra. Już widać, że się, kurczę, zbliżamy. Dostał w tyłek. Haha! Wypadł. Dobra. Strzałki się przydają. Tak. I biegniemy, biegniemy. Part storage. Czyli dokładnie tu, gdzie powinniśmy być. Teraz... O, proszę bardzo. Wejście. I tak, parę rzeczy. Pam. Jakiś plik. A w lewym ten powiedzieć. Aha, czyli generalnie 6 części musimy zdobyć. Taka trochę lipa lekka. Dobra, zobaczymy. I jest jeszcze coś takiego, zaraz wam pokażę. Planning dyski z Requite Operator Terminal. Ale jak już nam się uda... Czekajcie, czy mi nie mamy przypadkiem tego dysku? Jest. Tak, widzicie? To jest coś takiego. Używając... że tak powiem tego, usłyszymy odpowiednie tony. I jeżeli to dobrze na słuch ułożymy, to uzyskamy kod, w którym będziemy mogli otworzyć ukryte drzwi, które nas dalej poprowadzą tam do ukrytego zakończenia. Ale gdzie się znajduje ten kod? On jest nigdzie zapisany. Jest natomiast wykaz tonów gdzieś nagrany na jakiejś automatycznej sekretarce, którą musimy znaleźć. Jeżeli uda nam się podczas tej gry ją znaleźć i mniej więcej zapamiętać tą sekwencję, no to będziemy w domu, jeżeli chodzi już o trzecie zakończenie. Ja tylko wam tutaj na szybko zaprezentuję, jak mniej więcej te tony brzmią, żeby tak plus minus to było, że tak powiem, jasne. Ale wszystko jasne. Nie dlatego, że potrzebuję, że tak powiem, nagrania. Dobra, informacja, zobaczymy co tutaj jest. Tutaj są pozamykane te przedziały. Więc spojrzymy sobie tutaj. No tak. No dobra, wiem, że coś tu jest złożone, ale... schowane, ale co to może być?
No, lampka się świeci, ale otworzyć tego nie mogę. Ale mogę za tu szafę przesunąć. O, proszę. My only concern regarding the new generator is the stabilizer. It functions perfectly under nominal conditions, but it's still a problem under certain conditions. Look, with the generous budget, personnel, and facilities at your disposal, shouldn't you be able to solve that problem? Once complete control can be established, we will literally have the power of a god at our disposal. And it will all be attainable if you cooperate with me. The power of a god. How could I refuse? Huh? Proszę bardzo, no dobra, pomyliłem się, to nie była automatyczna sekretarka, to było to urządzenie podsłuchowe. Nawet lepiej, bez blisko. Możemy nawet teraz spróbować to otworzyć, tą sekwencję, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Och, przepraszam bardzo. Nie zdążyłem wyłączyć tego mikrofonu. To co, to próbujemy. Nie. Ale takie proste, jak się wydaje. Ale jest jeszcze kod związany z kolorami. Aha, dobra, zobaczmy. Dobra, czyli wysokie dźwięki są niebieskie, średnie są żółte. Nie, średnie, wysokie niebieskie. Niskie są czerwone, a żółte są średnie. Dobra, spróbujemy. Spróbujmy jeszcze raz to przesłuchać, może coś się uda. Najgorsze jest tylko, że za każdym razem ten dialog... Że za każdym razem ten dialog musimy posłuchać. Żółty, niebieski, 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 żółty, czerwony. I zaczynamy od żółtego. Kurczę, no. Yeah.
nie ten dźwięk. Ale było blisko. Aż to będzie czerwony, żółty. Możliwe. Słuchajcie, najpierw będzie czerwony. Czerwony, potem będzie, będą trzy niebieskie. Elegancko. Ale myślałem, że to kurde otworzy nam tajne przejście, a nie kurcze ten kowek. No cóż. Mamy dwie części tutaj. Kurczę, byłem prawie pewien, że to będzie wymagane tutaj do tajnego przejścia. Czyli kurczę, cały mój wywód był na darmo, bo się po prostu pomyliłem, a to był, że tak powiem, część... Część, że tak powiem, dobrania się do części, dobra. O, proszę. O, proszę. Nie ma to jak, że tak powiem, dodatek do... Słuchajcie. Słuchajcie, bo te części sobie wezmę, od razu wyekwipuję. Grenade gun. Jasne. Dobra, czyli części nam dadzą taką możliwość, że będziemy mogli bez przerwy walić z granatnika. A teraz jak to zmiksować? Kurczę, no. Tak skaczę, bo to kurczę, nie pamiętam jak to szło. A, bo to jest handgun, grenade gun. Czekajcie chwilę, widać, że tutaj będę potrzebował zrobić przerwę na chwilę. Odejdę i zaraz wracam. Sobie tutaj, że tak powiem, a nawet wiecie co, nawet wezmę po prostu. No i dobra, już jestem. Chwila, moment. Tak. Pam. Equip. Regina Custom, elegancko. Ale tak na razie weźmiemy stoka, sobie uruchomimy. Dobrze jednak tutaj siedzieć, że tak powiem, i zaglądać w każdy kąt, bo to może nam się opłacić. Dobra, tutaj już, że tak powiem, mamy wszystko chyba, co mogliśmy mieć. Teraz pytanie, dokąd mamy iść? Do końca, tak? Tutaj? Pam. Nie, bo to chyba nie to wyjście jest. No, szybki jestem. No, okazało się, że ta sprawa nie wymagała aż tak bardzo mocno mojej, że tak powiem, interwencji, więc... mapa. Dobra.
Teraz będziemy musieli skręcić w lewo. Okej. Tak i... Dobra, idę spać. Wow, dobra, mamy dwa dinusie z głowy. Zobaczymy, czy to jest dokładnie to, co potrzebujemy. Tak, to jest to, co potrzebujemy. Stabilizer Experiment Room. Czy jesteśmy w właściwym miejscu? Tak, jesteśmy w właściwym miejscu. Teraz pytanie, co my tu mamy? Kolejny plug. Elegancko. Aha, czyli tutaj mamy... No wiecie co, sobie zobaczymy. Ten kod, co sobie zapisaliśmy, 1281, może to będzie to. Patrzcie, kurde, nie spodziewałem się, że to zadziała. Proszę bardzo, do spasa mamy dodatek. Elegancko. Shotgun stock. Fitted with a stock. Okej, okay, dobra. I jesteśmy, że tak powiem, w kolejnym pomieszczeniu. Ja coś mnie na hal spędzi. Co my w tym pomieszczeniu będziemy robić? Tak, tu są jakieś rzeczy. I ten, niech będzie. Dobra. Mamy jakąś część. Dobra, mamy część inicjalizera. Tu mamy jakąś stację roboczą. Okej, okay, czyli tutaj mamy urządzenie, które, że tak powiem, będzie nam to składać w całość. Zobaczmy jeszcze, gdzie my powinniśmy być. Jeszcze gdzieś powinniśmy iść. Dobra. Tu mamy B3. Mamy tutaj na mapie pokazane drzwi, które nam się na czerwono świecą i w których prawdopodobnie powinniśmy być. Teraz niech tylko się zastanowię, gdzie dokładnie te, że tak powiem, drzwi się znajdują. Tutaj mamy zejście. Tutaj mamy na pewno klatkę schodową. I tutaj. Zobaczymy też, jakie części w ogóle mamy przy sobie, żeby wiedzieć. Supplies. Tu mamy items. Core. Dobra, czyli generalnie mamy to. Ten aspekt mamy z głowy. Możemy sobie stąd już pójść. Oby dinusie nadal spały. Chodźmy. O proszę, możemy otworzyć drzwi. I mamy tutaj pokój projektu stabilizatora. A chwila, moment, płyta musi się rozpędzić. I... okej. To czy my tu będziemy mieć jakieś części? Zobaczmy. Aha, to są tylko modele, więc one nam nic nie dadzą. I tu jeszcze coś jest. Czekajcie, zobaczymy, co tutaj jest. Ten dysk musimy użyć. Fantastycznie, musimy kod użyć. Spróbuję ten sam kod użyć, chociaż no właśnie, nic się nie stało. I że tak powiem, nie za bardzo wiem, gdzie miałbym znaleźć ten dodatkowy kod. Teraz dopiero mamy rozrywkę. Chyba, że tu coś będzie. Planning disk check. Czyli nic tu nie mamy. 1281, no to było to, co nam dało dodatkowe części. I to też są dodatkowe części. A, to jest dobre pytanie. Tutaj mamy kod. Dobra, nie mam specjalnego pojęcia. Więc pójdziemy tam, gdzie nam mapa pokazuje.
świecące się na czerwono drzwi i zobaczymy, co z tego wyniknie. Przydałby się jakiś safe point, powiem wam szczerze. To się zapowiada raczej dość niebezpiecznie już. O, właśnie, Linus się obudził. Tutaj też są Linusie, więc raczej... raczej, że tak powiem, to nam niewiele pomoże. I tu jest Linus. Part storage, to sobie przejdziemy przez składzik. Tak, tu będzie... Tu nie, przejdziemy sobie tędy. Dobra, ja już wiem, gdzie wyjdziemy. Wyjdziemy teraz na tym posterunku kontrolnym. Akurat będziemy mieć save point, to zapiszemy grę i będziemy mogli się przypatrzyć, gdzie dalej mamy iść na mapie. Powiem szczerze, że mi się całkiem ta ambientowa muzyka podoba w tych wszystkich save pointach. Taka od razu czuć, że jesteśmy bezpieczni. Czy nic nas nie zechce zjeść po drodze. Dobra. Zapisane. Jedziemy. I w tyłek. I mapa, dobra, czyli przeszliśmy przez save point. O, Dinuś nam chlapnął. Jak mi przykro. Dobra, wchody na dół. O kurde, czyli muszę jednak aktywować generator najpierw, żeby pójść na dół. Elegancko. Czyli siłą rzeczy muszę jakoś znaleźć ten kod do tamtych części, żeby móc... Nie zapisujemy już gry. Żeby móc je złożyć, odpalić generator i dopiero wtedy będziemy mogli się, że tak powiem, ewakuować. Dobra, tu sobie jeden jest, sobie wcina. My wejdziemy tutaj, bo jeszcze chciałem coś sprawdzić, a przy okazji może znajdziemy jakieś dodatkowe notatki. Ups! Niedobrze. Bardzo niedobrze. Za bardzo się pospieszyłem. Dobra. FD. D. Dobra. F. D. A. E. D. Kurde, jeszcze raz. No i dobra, jedziemy ponownie. A, D, P, A, D, A, P, D. Słuchajcie, tylko zrobię sobie miejsce tu na jakąś karteczkę, żeby zapisać trzeci kod. Tak jest. Dobra. Udało się. I chyba... A nie, tu będą aż cztery kody, ja pierdzielę. I przegapię właśnie chyba pierwszy. F. F. Kurde, co tych efekt tyle jest? Dobra, jeżeli się nie pomyliłem,
Żart se stroicie. A no właśnie, code did not match. I są Dobra, E. F. D. F. E. Ja mam nadzieję, że się nie pomylę tym razem. Dobra, udało się. Podejście ostatnie. B. E. Dobra. Jedziemy. B. Yes, dobra. Udało się 4. I to nam powinno otworzyć dokładnie to. Dokładnie to, o co mi chodziło. Tylko, no właśnie, muszę najpierw uruchomić generator. To jest dokładnie... Dokładnie najpierw zwiejemy, a powiem, co miałem na myśli potem. Nie jesteśmy bezpieczni. Wow, nie jesteśmy bezpieczni nawet trochę. O, uciekamy. Uff, udało się. Co miałem na myśli? Miałem na myśli mianowicie to, że... to było właśnie to przejście, o którym mówiłem, że ono prowadzi do jakby trzeciego zakończenia. Tylko zanim to wykorzystamy, to właśnie musimy uruchomić najpierw, że tak powiem, generator. Zobaczę, może będę w stanie złożyć coś jeszcze tutaj. Zobaczymy. Tutaj jest, może jakieś notatki znajdę, albo kody chociażby. Kurde, no. Dobra. Próbujemy użyć tej maszyny. Dot here, dobra, czyli mogę i ten. Spróbuję użyć czegoś. Aha, czyli mogę. You can't operate since don't have the right number of parts. Aha, czyli generalnie dopóki nie będę miał wszystkich części, to mogę zapomnieć w ogóle o używaniu tego urządzenia. Instrukcje. Okej. Okay. Czyli musimy wykombinować, jak, że tak powiem, uruchomić tamto urządzenie, jakiego kodu będziemy potrzebować. Ja osobiście sobie przejrzałem tu swoje notatki moich ostatnich tych i po prostu nie znalazłem żadnych tych, jak tutaj patrzę, zapisków, które mogłyby świadczyć o jakimkolwiek kodzie. Żebym go znalazł, no. Więc będziemy szukać. Może trochę na ślepo, ale może się uda. Dobra, tu nie będziemy się fatygować. Nie, dziękujemy. Tu mamy jakąś notatkę. Zobaczmy, co ona nam powie. Pa, pa, pa. If you speed the number that you can... Probably...
Aha, czyli dobra, czyli generalnie, jeżeli wezmę numery, które użyłem, żeby zdobyć rdzenie, podzielę je na pół i, że tak powiem, dodam do na początku każdego 0, wtedy uzyskam, że tak powiem, te hasła do, że tak powiem, do następnych tych. Tylko super, bo ja użyłem ten numer i kurczę nie pamiętam, jaki to był numer. Bo oczywiście mi teraz tego nie wyświetla, ja tego nie zapisałem. Znaczy mogę to odtworzyć sobie i chyba kurczę tak będziemy musieli zrobić, bo inaczej się nie da. Tylko teraz pytanie, czy ta konsola będzie aktywna. Yes, udało się. No właśnie, trzeba było tą notatkę wcześniej, jak nie, to będziemy musieli niestety haniebnie skorzystać z pomocy Wikipedii. To jest po prostu hańba. Item. Dobra. Teraz sobie, że tak powiem, będziemy już pisać. Trzy sześć siedem dwa zero cztery. Dobra. Teraz to potwierdzę, czy faktycznie dobrze wszystko zrobiłem. Tak na wszelki wypadek. W sumie zagadka bardzo sprytna, bo ona uzależnia 3, 6, 7, 2, 0, 4. Zgadza się. I tak jak wcześniej troszeczkę mówiłem, gdzie urwałem myśl, znowu, staram się tego nie robić, ale jakoś mi kurczę nie wychodzi. Jest to ten aspekt, że najpierw musimy jakby jedną rozwiązać zagadkę, jeden problem rozwiązać i on nam da pośrednio rozwiązanie zupełnie innego problemu. Bardzo fajnie to jest zaprojektowane, bardzo mi się podoba to podejście. Nie jest może najłatwiejsze, no i wymaga troszeczkę finezji, ale właśnie to jest właśnie tak dobre w tej grze, że trzeba myśleć, trzeba używać mózgu. Nie jest tak, że gra robi za nas wszystko. To mi przypomina, w którą stronę powinien teraz iść. Chyba w tą. Nie? W drugą. Tak, nawet kurczę przemieszczenie się po kompleksie musimy, że tak powiem, mieć panowane. Dwa dynie się, spadać. Nie? Niedobre dynie się. Wow. Nie. Proszę. Nie, błagam. Nie. Ach, udało się. Ale już kurde ledwo dychamy i nie mamy żadnych apteczek. Zobaczymy dokładnie, jak... A nie, jesteśmy w niezłym stanie jeszcze, ale krwawimy. Niedobrze, bo, że tak powiem, powoli nam będzie, że tak powiem, ubywać krwi, a to będzie nam automatycznie pogarszać stan zdrowia. Zobaczcie, ja mam jakiś hemostat. Nie. Spróbuję zmiksować, może coś uzyskam. Wiem, że można uzyskać hemostat. Aha, nie uzyskam. Bam. Bo mam nadzieję, że się nie wykrwawimy. Dobra. Teraz tak, 0367. Dobra, czyli spróbujemy drugi kod. 0204. I się udało. Elegancko. Powinniśmy chyba mieć dostęp do już wszystkich części. I kurczę, nadal krwawimy. Aż kurde, a znalazłem przecież skrzyneczkę ze wszystkimi schemostatami. Bam, dobra. Spróbujemy w takim razie się bronić jakoś.
Dobra, oba dostały po zastrzyku. Ale w tym czasie, że tak powiem, tu gdzieś były z drugiej strony. Były skrzynki, to ja spróbuję, że tak powiem, uzyskać do nich dostęp. Dobra. Elegancko, kurczę, mamy hemostat. Mamy intensifier. To nam się przyda. Medpack M. Dobra. Recovery aid. Teraz tak, musimy wszystko pomiksować sobie teraz, tak. Intensifier z medpackiem. Tak, uzyskamy mocniejszy ten i medpack L z multiplierem. I dzięki temu będziemy mieli więcej medpacków. Dobra, teraz weźmiemy item i użyjemy sobie pam. Dokładnie, mamy 4 duże paczki, dobra. Ups, niedobrze. Bo skończyły nam się. Możemy używać tylko kół teraz. Wow, nie dobry Linus. Padł? Kurde, no. Nie ma co kombinować. Uciekamy. Szybko. Straciliśmy dość dużo. Ach, udało się. Mam nadzieję tylko, że to właściwy pokój. Kurczę, to niewłaściwy pokój. Zapętliliśmy się. Nie poszliśmy tam, gdzie powinniśmy. A nie, poszliśmy tam, gdzie powinniśmy. To chyba jest maszyna do tego. Dobra, zużyjemy niestety jeszcze jeden ten medpack. Uzyskaliśmy 2 medpaki i niestety, kurczę, 2 zużyliśmy. To cienko z amunicją jest, powiem szczerze. Zobaczę, może jeszcze coś wymiksuję sobie z tego. Nie wymiksuję niestety. Dobra, składamy części. O, dobra, teraz muszę tylko zobaczyć, jak to się tutaj wrzucić. Tego, dobra. Cannot operate since you don't have the right number of parts. Jak to nie mam wystarczającej ilości części? Teraz zobaczmy. 1A, 2A, 2B. Aha, brakuje nam jednej części chyba. Okay. No tak, part 2B mamy. Mamy 2A. Mamy 2 kory. Coś nam ta jedna część zniknęła. Kurde, no. Dobra, byliśmy w składziku. A, chyba, że tu jeszcze coś będzie. Dobra, co przegapiliśmy w takim razie? Bo zdecydowanie coś przegapiliśmy. Przegapiliśmy jedną część. Gdzie ona teraz może leżeć? Kurczę, przewleźliśmy taki kawał, tyle nam się udało znaleźć, tylko po to, żeby jednej części nie móc znaleźć. Zobaczmy mapę. Kurczę, gdzie ona może ostatnia część być? Dobra, tu czekają dinozaury. Dobra, tym razem tutaj zbijemy. Elegancko, tutaj się zatrzymuje, ale i tak, tak powiem, gdzie musi być ostatnia część? Na pewno musi być gdzieś pod ręką. Słuchajcie, czy nie tu przypadkiem? Coś mi się zdaje, że jakoś tutaj ona była dostępna.
Czekajcie. Przypadkiem tutaj nie musimy użyć dysku. Zaraz zobaczymy. Dobra. 3, 6. Elegancko. Gites. No i dokładnie to jest to. No, powinno mnie to akurat zastanowić, że tylko jeden kod użyliśmy, tak? Tam czegoś brakuje. No i właśnie tego nam brakuje. 1B i nawet jesteśmy już... Czy się kamera zmieni? Nie. Czyli musimy do tamtego pokoju wrócić, gdzie byliśmy. A to znaczy, że znowu biegniemy przez dinozaury. Biegniemy, biegniemy. Skręcamy. Słuchajcie, czy dobrze biegnę? Dobrze biegnę. Proszę, żebym tylko dobrze biegł. A, źle biegłem. Spadać. Aj. Regina, szybko podnoś. Nie się cię kto zjeżdżać. Aj, najgorsze jest to, że kurczę, najgorsze jest to, że... Ej. Udało się. A nie mogę specjalnie ich zabić, bo nie chcę marnować amunicji. Ale dobra, one nas jakoś tak mocno nie uszkodziły. Też powiem szczerze, że... No właśnie, brakuje mi raczej czegoś takiego, jak było na przykład w... Resident Evil, gdzie mamy jednak pokazany nasz status nie na zasadzie takiej, że no dobra, fajne jest to, że widzimy, że na postaci, tak, tam widać status zdrowia, nie tak, że mamy jakiś wskaźnik, czy pasek życia, czy coś takiego, tak, tylko po sobie poruszania się postaci widzimy, w jakim one stanie, ale z drugiej strony czasami w takich sytuacjach dobrze by było wiedzieć, jak mocno właśnie takie parę przewróceń, czy szarpnięć uszczupliło nam, że tak powiem, życie. No, też prawie 10, kurde, to niedługo będzie trzeba kończyć. Ale dobra, ale zanim, że tak powiem, to się stanie, to złóżmy sobie te wszystkie części. Tak jest. Wow, zapomniałem, jak to się robi. Dobra. Ożeż ty. Wow, niedobrze. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Will you try again? Yes. Dobra. Myślę, że... Jakieś kurde zbyt nadwrażliwe to jest. Ale dobrze, że nie mamy jakiejś określonej liczby prób, tylko możemy tak po prostu walić. Dobra, dobra, elegancko. Dobra, mamy. Mamy, kurczę, teraz inicjalizator. Trochę gorzej z tym będzie. Właśnie. Jeszcze raz. O kurczę, wszystko od nowa zaczynamy. O, ja pierdzielę. Będziemy trochę z tym bawić, widzę. No, tutaj to oni sobie pojechali trochę. Dobra, elegancko, udało się. Inicjalizator. Za szybko kurde nadlatuje w tym przypadku. A z drugiej strony z klawiatury jest ciężko to kontrolować, bo, że tak powiem, tutaj nie mamy wyczucia, tak? Mamy tylko dwa stany, albo się obracasz, albo się nie obracasz. Jak trochę za mocno pojedziemy, no to niestety, bum, właśnie jest taki efekt, że się odbijamy. To trochę też zależy od długości szczęścia. Dobra. Uuu. Psst.
jest, udało się. Elegancko. Proszę bardzo, mamy stabilizator. Mamy inicjalizator. I generalnie mam wszystko. Oprócz save pointa oczywiście. Teraz gdzie? Teraz powinniśmy odpalić generator. Żeby to zrobić, żeby się kurczę nie pieprznąć. Jak się zastanowię. Musimy przez checkpoint przejść chyba. Ajajaj. Regina, wstawaj. Wow, niedobrze. Udało się. Hard storage. Jesteśmy bezpieczni. Ale Regina już jest ciężko ranna. No i to tyle, jeśli chodzi o moje apteczki. Tak. Dobra. Teraz pytanie, gdzie tutaj tędy? Tędy będzie przejście do checkpointa. I tutaj sobie zapiszemy grę też. Zresztą, żeby wystartować generator, tak będziemy potrzebować klucza. Kumulacja była jakby w tym pokoju... Ta! Tu się z tobą zgodzę, to też kurczę byłby niezły kumul, no ale no umówmy się, po to są save pointy, żeby jednak mieć pewność, jak się tam wejdzie, tak, no to, że tak powiem, wiesz, że jesteś bezpieczny, nic ci nie odgryzie głowy, ręki, czego tam masz jeszcze, tak, głowy, że nie będziesz, że będziesz mógł powiedzmy się odprężyć w tym miejscu, no i będziesz mógł na spokoju zapisać grę, tak. To nie jest, nie wiem, Resident Evil 2, tak? Gdzie masz, kurczę, maszynę do pisania i gania za tobą ten Mr. X, czy jak on się tam nazywa. Tylko, no, wiesz, że masz całe pomieszczenie, w którym na pewno jesteś na 100% bezpieczny. Tak na pewno zapiszę, kurde, bo się tak namęczyłem, że, kurczę, należy mi się save point normalnie jak psy buda. Dobra. Save complete. Elegancko. I że tak powiem, na tym będę dzisiaj kończył. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Dziękuję ci bardzo, DJ Cytryn, że zechcieli zostać do końca tej transmisji. Mam nadzieję, że się podobało. Powtórka jak zwykle trafi na YouTube'a. No i co, do zobaczenia następnym razem, a następnym razem w co będziemy grać zobaczymy, pewnie w to co zwykle, czyli że tak powiem Wiedźmina, ale tak jak mówię, to jest jeszcze temat do rozważenia. W każdym razie dziękuję bardzo, że byliście, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.